Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentujemy Wam, jak wykonać kwiatek. Możemy go zrobić na dwa sposoby. Tutaj nasza produkcja na słomce. Lecimy całość zieloną taśmą. Wygląda prawie jak oryginalny. Może to być potraktowane jako prezent dla sympatii. Nie wiem, mamy, taty, tata, dla babci. Ewentualnie tutaj pokażemy, jak go zrobić na kredce, ołówku, długopisie. Na pewno będzie to jakiś oryginalny sposób pokazania się w szkole. No i atutem może być to, że przestaniemy obgryzać wreszcie kredki, ołówki i długopis. Będzie nam potrzebna taśma. Tutaj użyjemy sobie takiego specyficznego, ciekawego wzoru. I zaczynamy. Co jeszcze będziemy potrzebować? Na pewno nożyczki, no i kredkę lub ołówek. Ewentualnie długopis. Całość wykonania polega na zrobieniu różnego rodzaju trójkątków. Także będziemy musieli powycinać odpowiednie szerokości i zaczniemy sobie od przyklejenia taśmy i odmierzenia. Ok, przyklejamy naszą taśmę. Bierzemy nożyk. Ok, tutaj zaczniemy od środeczka, trochę zrobimy mniejsze nasze kwiatuszki. Możemy użyć linijki, żeby było równo i pewne. Oczywiście, jeżeli nie będziemy używać takiego sprzętu, możemy sobie to rwać, nie ma problemu. Jak wyrwiemy, to i tak tego nie będzie widać. Ten się nie udał. Dziękujemy. Ogólnie sposób wykonywania mamy taki, że musimy zagiąć sobie, postawić sobie klejącą taśmę w kształcie literki L, a później zaginamy. I tutaj mamy taką wypustkę, fajną dziubek. To będzie dawało taki efekt bardziej naturalny. No i kleimy. Teraz mozolna praca. Musimy trochę takich wykonać. A później jeszcze pokażę, jakie efekty byłyby, gdybyśmy zrobili tak cały kwiat. Ok, i już zbliżamy się do końca. Oczywiście nie całkowicie, bo to tylko, że tak powiem, jedna część tego naszego kwiatuszka. To zrobimy środek, a dookoła wymyślimy coś innego. Ale będzie fajny efekt. Ok, i mamy takie swoje trójkąciki. Bierzemy sobie kredeczkę, ołówek, długopis i lecimy. Obklejamy dookoła. Tutaj już nam powstaje dziubek. Zaczynamy z drugiej strony na równo. I tak w koło. Tam, gdzie nie ma, to wkładamy. Oczywiście staramy się to mieć troszeczkę siły, żeby to było w miarę dobrze się przykleiło i trzymało. Tutaj sobie zrobimy to tylko jako środek w taki sposób, taką techniką, a resztę zrobimy sobie takie bardziej listki naturalne.
Okay, środek mniej więcej będzie wyglądał w ten sposób. Gdybyśmy chcieli zrobić tak do końca, czyli nałożyć tych wykącików, tak powiedzmy, 20-30 razy więcej, uzyskamy sobie taki efekt. Oczywiście możemy go zrobić jeszcze bardziej. Także to jest tak powiedzmy, tutaj z 50. Możemy kombinować z kolorami, żeby było jeszcze tego więcej, ale to tak na marginesie. Co dalej? Mamy, powiedzmy, taki jest środeczek. Teraz będziemy robić listki. I znowu bawimy się w trójkąty. Tylko, że będą troszeczkę inaczej wykonane, ale to zaraz pokażemy. Na pewno będziemy musieli zrobić szersze. I będzie więcej z nimi zabawy. Linieczka, aby było równo, ale tak jak wspominałem wcześniej, niekoniecznie trzeba od linijki. Niepotrzebne rzeczy usuwamy. I odklejamy. Tutaj będziemy musieli kombinować w ten sposób, że już zawijamy w taki trapezik, czyli nakładamy jeden na siebie i będzie tak to wyglądało na razie. I zaczynamy z następnym. No i znowu żmudna praca, obklejanie trójkątów. Także przy takim kwiatku więcej się narobimy, niż jakbyśmy mieli wykonać torbę albo portfel. No i finiszujemy z naszymi trójkącikami. Jeszcze tylko jedna rzecz przed nami i będziemy je przyklejać. Także cierpliwości proszę. I teraz wykorzystamy sobie siłę naszych nożyczek i będziemy zaokrąglać nasze rożki. Po to, żeby ten efekt był bardziej naturalny i żeby przypominał kwiatka. Chociaż jeżeli byśmy zostawili trójkąty, to też by się nic nie działo. Moim zdaniem tak jest ładniej. Ale każdy robi jak lubi. Teraz co z tym kwiatkiem zrobić. Posprzątamy sobie troszeczkę tutaj. Ok. I zaczynamy. Wieszamy naszego kwiatuszka. I podklejamy. Tylko, że przy okazji możemy sobie formować. Naciągamy tą taśmę tutaj paluszkiem. Trzymamy, podklejamy. Daje nam to wtedy taki efekt. Moim zdaniem. I następnie. Oczywiście najlepsza metoda to usystematyzowany chaos. Tak jak matka natura chciała, czyli nierównomiernie. Tylko lecimy tam, gdzie uważamy. A później będziemy doklejać. Okay.
Tak wygląda nasz fetuszek. A teraz sobie go troszeczkę oprawimy jeszcze na dole, żeby nie było odstających. A możemy w sumie wykorzystać do tego nasze pozostałe łodygi. Mocno przytwierdzamy taśmę, mocno obklejamy, żeby to się nam trzymało. I to będzie takie wykończenie. Dokładamy tutaj, żeby ścisnąć i mocno oblepiamy go taśmą, tak że będzie się trzymał tego ołówka chyba do końca. A jeszcze jeden. Nic się nie stanie. Ta-dam! Kwiatek gotowy. Także nawet jeżeli mamy mocno zniszczone ołówki, to pamiętajmy, nie wyrzucaj, obklejaj. Tape is cool.